Paliwa może i nie ma za dużo, ale za to 1.9 TDI. To jest moc. Taki mini test elastyczności. Mamy trzeci bieg. Bardzo powoli jedziemy, aż za powoli. Wciskamy gaz i jedzie całkiem żwawo. Siemanko, handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi. I niestety tak, po pierwsze nastała ciemność, czyli już jest godzina 15, początek grudnia, czyli ledwo zdążyłem zrobić zdjęcia do ogłoszenia. A druga sprawa, zaczął padać deszcz. A miałem w planach jeszcze pokazać Wam ten właśnie samochód, który nie jest niczym ciekawym, nie jest niczym jakoś turbo niezwykłym, ale jest. Ale jest drugim Audi, a chciałem już powiedzieć A6 C6, już to chyba z przyzwyczajenia, A4 B5. I to z 95 roku, czyli naprawdę już staruszek. I taki samochód ciężko jest w tej chwili ustrzelić, ciężko jest trafić taki samochód, żeby kupić w takim w miarę rozsądnym stanie. Znowu jest zimno, znowu mi się język zaczyna plątać. No a mi się trafiły w tym roku dwa. Rok się jeszcze nie skończył, także jest jakaś szansa na kolejną taką A4. Pierwszą nawet Wam pokazywałem, bo to dla mnie był już taki trochę ewenement, czyli taka bordowa, niestety w słabym stanie blacharskim, w sensie w słabym. W takim skali od 1 do 10 powiedziałbym, że tak na 6, 6,5, coś koło tego. Natomiast ta jest dużo ładniejsza, jest w dieslu. Nie ma kompletnie żadnego wyposażenia, w sensie tak, ma klimatronik i to nawet, żeby było ciekawy i sprawny. 1.9 TDI 90-konne pod maską. No i generalnie wygląda właśnie tak. Także trafił się jakiś taki w miarę fajnie zachowany egzemplarz. Mam nadzieję, że tutaj cokolwiek będzie widoczne. Środek pewnie jakoś gorzej, ale no trudno. W tym przypadku też trafił się samochód z taką dość fajną historią serwisową i żeby nie było, nie wmawiam, nie chcę go tutaj Wam gdzieś sprzedawać tego auta, ponieważ zgodnie z zasadą kanału on już jest sprzedany. Tak sobie wymyśliłem i tak jest. Także ten samochód też kupiłem tak naprawdę totalnie z przypadku. Jechałem sobie gdzieś tam do Jastrzębiej Góry akurat na obiad pewnego niedzielnego popołudnia. Piękna sprawa, jeszcze wtedy miałem jakieś pieniądze, to mogłem, czyli 3 tygodnie temu. No i generalnie telefon, dzwoni pan, czy nie chce kupić tego właśnie samochodu, który tak się właśnie prezentuje, w kolorze takim zielonym. Tutaj coś już nawet mi tak... Aj, deszcz niestety. Ale mam nadzieję, że cokolwiek będzie tutaj jakoś widoczne. Zielona butelka, mi ten kolor nigdy jakoś specjalnie nie siadał. Ale co tutaj wydziwiać, co wybrzydzać, jeżeli Audi A4 B5 już praktycznie nie ma za dużo. Pojechałem, obejrzałem ten samochód, okazało się, że pokażę Wam jeszcze jakieś dokumenty, może jeżeli będą widoczne, że naprawdę sporo pieniędzy zostało zainwestowane w ten samochód, czyli da się jeszcze kupić taki prosty samochód, który jest w jakiś sposób w ogóle dofinansowany. Nie na takiej zasadzie, że ktoś tym jeździ, jak on się rozpadnie, no to po prostu już tam kasacja, dziękuję, cześć i po problemie. Tylko faktycznie jeszcze jakieś pieniądze są inwestowane w takie samochody. Tutaj z takich brzydszych rzeczy na pewno ten błot nie był gdzieś naprawiany. Co zresztą widać, ja tutaj nic już nawet nie robiłem, żadnych zaprawek ani niczego takiego, chociaż to mogłoby gdzieś tutaj pomóc trochę temu autu, właśnie jeżeli chodzi o ten błotnik. Natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o jakieś ranty drzwi, tutaj jest tak delikatnie obity od pasa, taki tak naprawdę standard. Szkoda, że kurczę, nie nagrałem jakiegoś filmiku, jak samochód stał w garażu, gdzieś tam z dołu z kanału, bo on jest zdrowy jak cholera. Naprawdę zdrowe auto i żeby było ciekawiej, ani tam nigdzie nic nie wycieka, także nie jest jakiś zalany olejem. Nadkola również są w ładnym stanie, zwłaszcza no, patrząc przez pryzmat tamtego bordowego samochodu, który miałem na początku tego roku, tego benzyna gaz 1.6. Natomiast tamten był też naprawdę fajnie dofinansowany, ponieważ to był starszy pan i on dbał o ten samochód gdzieś tam, także może nie takie kwoty jak tutaj, ale też jakieś pieniądze zostały tam wrzucone. Tu standardowo mamy... zaraz do standardu dojdziemy, czyli do słupka. Rant klapy zdrowy. W tamtym już go tam trochę brało. Tak właśnie wygląda bagażnik. No ten samochód był autem takim użytkowym, także on nie jest jakiś taki super turboczysty. Tu jakaś mała rdzawka, chociaż to nawet nie jest rdzawka, to jest takie chyba złuszczenie lakieru. Coś może jakąś zaprawkę po prostu tam robili. Z tej strony to samo. Ale generalnie tył na pewno nie wygląda źle, oprócz tej dwururki, którą ktoś tutaj sobie zamontował. Nie wiem po co, przy 1.9 TDI.
deszcz pada coraz mocniej, także coraz nie będzie tutaj widać, trzeba się uwijać z tematem i był trzepnięty w ten błotnik. Takie jest moje zdanie, także ten błotnik jest lekko szpachlowany, ale cała reszta wygląda całkiem zacnie. Błotnik pomimo tego, że był szpachlowany, to nie jest pordzewiały, jak zresztą cały samochód praktycznie, jeżeli chodzi o te takie nefralgiczne miejsca, czyli na przykład tutaj ranty błotnika. Standardowo mamy rdzawkę o tu, w tym właśnie miejscu. No ale to jest 95 rok, jeżeli chodzi o to auto. Także uważam, że i tak nie jest źle. Dobra, pokażę Wam go na szybko w środku, bo to już jest coraz bardziej deszczowo. I tak jest ciemnica, także za dużo tutaj w środku nie zobaczymy. Ale też nie jest jakiś taki zużyty. Fakt, wyposażenie... Oj, źle zamknąłem. Fakt, wyposażenie nie zwala z nóg. Mamy tutaj z fajniejszych rzeczy w sumie chyba tylko klimatronik, ale uwaga, klimatronik działa. Podłokietnik również nie jest jakiś styrany. Samochód ma według licznika 350 tysięcy km. Fotel kierowcy tak właśnie wygląda. Kierownica tutaj została jakoś dziwnie obszyta czymś. Nie mam pojęcia dlaczego. No ale taka już jest. No i standardowo podsufitka jest na pineski. Taki chyba standard, jeżeli chodzi o ten model, tak samo A3. Dobra, zaraz Wam pokażę te dokumenty, a i korbki, magiczne korbki z przodu. To jest pierwszy samochód od naprawdę dawien dawna, który kupiłem i ma korby. Dobra, bo ten deszcz to mnie tutaj zaraz zaatakuje tak dość konkretnie. Tak on się prezentuje z zewnątrz. Czyli wstydu moim zdaniem nie ma, nie wiem, Wy może macie jakieś inne zdanie, bo wiadomo, każdy chciałby mieć jak najświeższy samochód, jak najbardziej nowoczesny, z jak najbogatszym wyposażeniem, no ale wiecie, chcieć to ja sobie też mogę, ale gdybym musiał takim samochodem śmigać sobie na co dzień, to też by wstydu nie było, zwłaszcza, że on naprawdę fajnie jedzie. Dobra, przechodzimy do środka, bo deszcz już daje o sobie znać. Okej, i rzeczy, które tutaj zostały zrobione ostatnio na takie potwierdzenie tego, że ten samochód naprawdę nie był zostawiony gdzieś tam samopas i naprawdę ktoś o niego dbał, co też nie każdego, no nie dla każdego może to być takie oczywiste przy tak starym samochodzie, także tutaj mamy zawieszonko, coś tutaj jakiś odchył był na początku, także to sobie naprostowali. I tak, z ciekawszych rzeczy, 3077 zł we wrześniu 2021. Pompa wtryskowa, zestaw wielowahacza, ustawienie geometrii, świece żarowa, napinacz paska PK, czujnik położenia, no wałka pewnie, płyn chłodniczy, no i oczywiście kasa za robotę, 3077 zł, 15 wrzesień, czyli rok temu. No ten samochód jakoś szczególnie dużo nie jeździł, także no... Nie zrobił jakiegoś strasznie dużego kilometrażu od tamtego momentu. Druga faktura z czerwca, wcześniejsza, na kwotę, to się już tak przerwała, 1242 zł. Czyli przegub, klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa, to się zgadza, bo z przodu są nówki, to są te takie niewentylowane, już dawno nie widziałem takich tarcz. Króciec, czujnik temperatury, przegub, no i oczywiście robocze godziny. Czyli w ubiegłym roku można powiedzieć, tu mamy 3000, tutaj mamy no z 4500, bo jeszcze podejrzewam, że jakieś tam inne rzeczy. Z 4500 ktoś w niego wrzucił. Także też nie ma jakiegoś takiego wstydu. W sensie dla nowego właściciela na pewno nie będzie. No i komplet dokumentacji. Jedną ręką nie jest to nic fajnego. No wyjdź. Jest tego trochę. Co mamy tutaj? Audi serwis plan, ale to chyba nie będzie ta typowa książka serwisowa. Nie, to jest książka serwisowa, dobrze. Myślałem, że to są po prostu jakieś punkty te typowe takie, gdzie coś można w Audi porobić. I co my tutaj mamy? To jakiś ostatni wpis w tej magicznej książce, rok 2002, przebieg 137 tysięcy wtedy miał. A co tu mamy wcześniej? Tu 76 tysięcy, 85 tysięcy miał już w 99. Tutaj też 99, w 2000 rok 104 tysiące. Ja się cofam, idę nie w tę stronę, no ale mniej więcej to pokaże, jakie kilometry, jak to tym jeździł po prostu gdzieś tam za granicą. No czyli trochę skubany śmigał. W 2002 roku te 137 tysięcy tych dokumentów, naprawdę sporo. Natomiast nie zabrałem jednej bardzo ważnej rzeczy, gdzieś to musiałem w domu zostawić. Jest też taka magiczna książka serwisowa prowadzona już w Polsce,
bo ten samochód wcześniej serwisowany był tak naprawdę niedaleko mnie, zanim trafił do tego właściciela, od którego ja go odkupiłem. Nie, nie mam tego, także muszę dograć i pokażę Wam, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o serwis w Polsce. Bo tam 2002 rok, ostatni jakiś wpis. Dobra, udało się wrócić, ale wszystko takie niebieskie wygląda dziwne. Także niestety tutaj jest dość spora dziura czasowa, bo tak, mamy 137 tysięcy w 2002 roku, no w 2003 powiedzmy, bo to listopad, zresztą to już mniejsza o większość. A kolejny wpis mamy, w sensie pierwszy w tej książce serwisowej, którą posiadam, z czerwca 2011, czyli tutaj ten przeskok jest spory, to było 137 tysięcy, a tutaj mieliśmy 240, no 250 tysięcy, czyli jakieś 100 tysięcy kilometrów temu. No nie wiem, wiarygodne czy niewiarygodne. 2002 rok, 137 i po 9 latach mamy 250 tysięcy. No gdzieś jest to jakoś wiarygodne, czyli ten przebieg, który jest na liczniku, też może być faktycznie takim, jakim się właśnie tam deklaruje ten samochód. A ostatni wpis 2016 rok, no ale niestety bez podanego przebiegu. O, 2015 290 tysięcy i w tej chwili 345. Realny, nierealny, ciężko mi powiedzieć, ciężko ocenić, może Wy macie tutaj jakieś zdanie. Gdzieś to się tam klei, natomiast nie mamy tutaj takiej stuprocentowej ciągłości tego wszystkiego, także ja się wstrzymam od głosu. W każdym razie tak wygląda samochód z 95 roku i jeszcze jeździ, jeździ całkiem dobrze, jak widać. Także mam nadzieję, że ta zielona butelka jeszcze komuś przez parę dobrych lat posłuży. Dzięki wielkie za oglądanie, do następnego, hej!